Dzień dobry, dzień dobry, kochani na kanale Karty na Miłość. Witajcie, skarbeczki, chciałam się z Wami przywitać. Zaraz Wam zrobię czytanie tygodniowe na czas od 18 do 24 września 2023 roku. Aniołki moje kochane, to czytanie będzie ciut inne. I tak bardzo poświęciłam w tym tygodniu Wam czas, nikogo nie chciałam zostawić bez odpowiedzi i bardzo, bardzo jest mi miło, że tak ufacie, przybywacie. Dziękuję, bo niektórzy już na drugi dzień piszą o odzewie, także bardzo mi miło. Dlatego, kochani, dzisiaj nie będzie takiego czytania dla 12 znaków zodiaku, tylko wybierzecie sobie talię kart. Przygotowałam 3 talie kart. Pierwsza, tarot światła cienia. Drugą talię pozłacany tarot, czyli Romarchetti. I trzecia talia arcanum tarot. Do tego dołożymy Wam do grupy pierwszej magiczne syreny delfiny, do grupy drugiej przesłania od aniołów, a trójeczki będą miały przesłania jednorożców. Zobaczymy rady ostrzeżenia z naszego kipera, a na koniec oczywiście aniołki romansowe, bo oczywiście najważniejsza w życiu jest miłość. Z serduszka chciałam Wam bardzo podziękować za to, że ze mną jesteście, za lajki, bo no rozliczają mnie z tego, rozliczają. Także chciałam serdecznie pogratulować barankom, lwom, raczkom chciałam podziękować, bo komentujecie najwięcej, dajecie lajków najwięcej, także dziękuję, skarby, dzisiaj też chciałabym, żebyście się wszyscy wykazali, odwdzięczyli nawet za moją pracę, kochani. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Witam Was serdecznie w nowym roku numerologicznym, aniołki. Weszliśmy w 8 rok. Jeżeli ktoś jeszcze do tej pory sobie nie przeliczył, to ja szybciutko poświęcę Wam parę sekund i przypomnę, dobrze? Bo na pewno będziecie pisać do mnie, a wiecie, jak to jest, żeby wszystkim odpisać, to potem właśnie mam zaległości, kochani, chociażby w horoskopach. Czytania miesięczne już zaczęłam robić, więc po kolei odwagi będę Wam wrzucać. I kochane jedyneczki, jeżeli suma dnia urodzin, miesiąc i rok, jak dodacie wszystkie te cyferki do siebie i wyjdzie Wam 1. Oczywiście, jeżeli wyjdzie Wam 11, to robicie 1 dodać 1, tak? Jeżeli wyjdzie Wam 12, to dorobicie 1 dodać 2, żeby była jedna cyferka, pamiętajcie. I te osoby, którym wyszła 1, wchodzicie w 9 rok. Rok zakończenia, rok trudny, ale myślę, że uda mi się nagrać Wam taki specjalny program i Wam wszystko opowiem, tak? Dwójeczki wejdą, kochani, w cudowny pierwszy rok, wszystko będzie od nowa, zobaczycie, że wiele rzeczy Wam się w tym roku uda, także stawiajcie na siebie. Trójeczki wejdą w drugi rok, taki tak zwany, ja to nazywam rokiem współpracy, gdzie nie umiemy być sami, tam musimy z kimś współpracować i musimy też kogoś mieć. Czwóreczki wejdą w trzeci rok, jest to fantastyczny rok, zobaczycie. Piąteczki w czwarty rok, ale to będzie dla Was rok żniw, rok pracy. Zobaczycie, że teraz warto postawić na siebie, nie na zabawę, tylko na pracę, na finanse i zobaczycie, że za niedługo Wam się to opłaci. Szósteczki wejdą w piąty rok numerologiczny, więc tutaj będzie roller coaster, dużo się będzie działo, szybko się będzie działo. No, dużo zmian może Was czekać w tym roku. Siódemki wejdą w szósty rok. Ja bardzo kocham szósty rok, bo jest on taki rodzinny, fajny, możecie poznać partnera nawet na stałe życie, znaleźć stałą pracę. Bardzo ładnie. U siódemki. Siódemki najpierw numerologiczne, które, słuchajcie, w szósty rok wejdziecie. Ósemki wejdą w siódmy rok numerologiczny, tak? Nie pomyliłam. I komu wyszło z daty urodzenia 9? Wchodzicie w ósmy rok, jest to również cudowny rok. Siódmy rok, słuchajcie, ósemki, które wchodzą
Teraz w siódmy rok numerologiczny, słuchajcie, jest to taki zastój, jest to ciężki rok, trudny rok. Natomiast kolejny rok i moje dziewiątki wchodzą w ósmy rok. To jest taka sielanka dla mnie. Tak wszystko się układa po naszej myśli. Dla mnie bardzo fajny był rok ósmy. No to co, kochani, koniec gadania. Jeszcze raz przypomnę, dobra? Bo już czekacie na horoskop. Grupa pierwsza, tarot światła i cienia i będą magiczne syreny i delfiny. Pozłacany tarot jako grupa druga i przesłanie od aniołków. Gdyby ktoś chciał, kochani, bo często pytacie, co to ja mam za karty, gdzie kupuję. Tych nie da się już nigdzie kupić. Nie drukują. Nie drukują, to tak jak pytaliście o mój anielski tarot. Jak nie odkupicie od kogoś, to nie kupicie nigdzie, bo po prostu ich nie ma. No, no i słoneczka, Arcanum Tarot i grupa trzecia dostanie jednorożce, tylko muszę ruszyć kamerą, ponieważ muszę przesunąć. O, znacie jednorożce, kochacie, ja uwielbiam jednorożce. Czy jeszcze coś mam powiedzieć? Czytanie od 18, powiedziałam, września do 24 września włącznie. Także, kochani, będziemy dopowiadać. Horoskop cygański wam też zrobię, bo ja po prostu najbardziej na świecie kocham karty cygańskie. Właśnie się przymierzam do zakupu nowej talii, bo już tam są tak wytarte, nic nie widać. No, kochani, w tym nowym roku numerologicznym może się zacząć dziać. Najbardziej odczujemy, tak według mnie, po swoich urodzinkach. Czyli jak ja mam urodzinki w kwietniu, to ja z takim przytupem wejdę tak już dokładnie. Tak, tak ja mam, tak ja odczuwam, dlatego tak wam mówię. Kochani, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne dla nas wszystkich. Nie musi z nami wszystkimi rezonować, bo czasami film odsłuchuje kilka tysięcy osób i wiecie, że nie da się dla każdej osoby zrobić takiego samego horoskopu. No, każdy z nas ma inne życie. Jeden ma męża, jeden ma żonę. Jeden jest sam i to czytanie może nie pasować. Może ktoś choruje, drugi nie choruje. Także, kochani, weźcie to sobie tak lajtowo. Najlepiej, gdybyście sprawdzili swój ascendent, w jakim znaku macie, tak? Ja wam podałam link u mnie w komentarzu. Jeżeli ktoś będzie mieć kłopot, ja zawsze chętnie pomogę. Zawsze. No. Co jeszcze, aniołki? Lajka zostawicie, to wiecie. Jak się lubimy, to pewnie, że tak. Aniołki rozliczają nas z tych lajków, z tych komentarzy. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć, kochani, w każdej pracy. W każdej pracy, a to jest moja praca. Nic na czarno, kochani. To jest moja praca. Z tego płacimy podatki. Z tego się rozliczamy. Aniołki, koniec gadania. Zapraszam was bardzo serdecznie, odwracam już kamerę, żebyście mogli widzieć karty, nie mnie, bo nie o to chodzi. Skarpeczki, miłych czytań, miłego tygodnia, fajnie was było widzieć. No to co? Chyba będę musiała na chwilę zatrzymać, bo nie wiem, jak to zrobić. Widzicie? Taka matka. Już jestem, skarpeczki. Jednak widzicie, sprawy elektroniczne nie dla mnie. Jeszcze raz się przyjrzyjcie, kochani. Grupa pierwsza, tarot światła i cienia, magiczne syreny. Grupa druga, pozłacany tarot i przesłania aniołów, arkanum tarot i wyrocznia jednorożców jako trzecia grupa. Oczywiście zaczniemy od pierwszej grupy, ja wam czasóweczkę zrobię, żebyście mogli raz, dwa przeskoczyć do swoich dróg, grup. O Jezus, ja sama chyba w drogę zaraz pojadę, co? Odkładam dwie grupy, kochani. I zaczynamy. Tarot światła cienia. Zapraszam was serdecznie na energetykę tygodnia od 18 do 24. Kto nie słuchał początku, niech sobie odsłucha, bo powiem szczerze, to nie chce mi się gadać od nowa. Ale te pudełka są niekiedy, powiem wam, ciężkie do otwarcia.
Dobra, najpierw tasujemy. Czy ja mam karty dopowiadające? No oczywiście. Oczywiście, że będę musiała dołożyć, ale to nic. Hop, hop, hop. Wszystko mam pod ręką. Tasujemy, kochani, myślimy o naszych priorytetach w miesiącu. W tygodniu od 18 do 24 września. Ja mówię w miesiącu, bo jak ja, kochani, nagrywam te tygodnióweczki, no to wiecie, to mi się to potem... Dobra, wszystko jest, kochani, pod ręką. Widzicie? Widzicie, jak matka wszystko ma. Dobra, hop, hop. Szuń się. Uwielbiam tą reklamę. Aniołki przetasowane, przełożone. Let's go, nie? Dla Was od razu magiczne syreny. Niech będzie miło od początku. Poradź się eksperta, no proszę. Potrzeba więcej informacji, skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie. No myślę, że wiele z Was w tym tygodniu, czy to powinna się adwokata, prawnika poradzić, mamy taty, kogoś starszego, lektora, rektora, kogoś, kto jest dobry w tym, co robi. No i bardzo dobrze. Wasza energia, praca, miłość. Kochani, Wy będziecie jak nowonarodzeni. Ojejku, jejku. Ojejku, jejku, ale no, zaczynacie z przytupem nowy rok. Praca, trzy pentakle. Miłość, rycerz mieczy. Król pentakli, dziewięć kielichów, kochani, i osiem kielichów. Dobrze, dobrze. Otoczenie, dziesięć mieczy. Nadzieje, obawy. Kapłanka. Nie mówcie za dużo o sobie. Co się fajnego wydarzy koło fortuny? Ktoś z przeszłości chyba się odezwie. Odchodzi jakieś małe szczęście. Dziewięć różdżek. Kochani, na kolana zwrócić uwagę i sprawiedliwość jako rada. No, musicie być obiektywne w tym tygodniu. I znowu te osiem mieczy. Coś w waszej głowie siedzi mocno. Muszę ten tarocik, kochani, odłożyć, bo mi tutaj przeszkadza. Słuchajcie, bardzo ładny tydzień. Bardzo ładny. Wy jesteście pewni siebie. Jedynie się boję, kochani, że odrzucicie kogoś coś niechcący. Chyba, że to będzie ktoś, jakiś fagas, fagasowa z przeszłości i nie chcecie powrotu, dlatego takie szczęście dla Was to jak nieszczęście. Tak mogę, kochani. Bardzo emocjonalnie będziecie w tym tygodniu. Będziecie dbały o siebie, o swoich bliskich. Będziecie radosne. No, skupicie się na pracy bardzo mocno w tym tygodniu. Ja widzę, że będziecie podejmować jakieś finansowe tutaj, słuchajcie, działania. Bardzo będziecie zadowolone, coś będziecie tworzyć pięknego, coś sobie kupicie, na jakąś imprezkę pójdziecie. W ogóle będziecie zadowolone z siebie, z tego, co osiągnęłyście, może i z dzieci. Kochani, zrezygnujecie z czegoś raz na zawsze, ale to Wam da radość. Bo wy jesteście czegoś pewni, więc część z was na przykład z tą kartą tutaj podejrzewam, że może dostać rozwód. Brawo. I robicie imprezę, tak? Robicie imprezę, chętnie podjadę. Słuchajcie, część z was po prostu zastanawia się, czy jest sens tkwienia w miejscu pracy, czy przy kimś, gdzie się nie rozwijacie. Gdzie jesteście razem, a jednak osobno. I będziecie się naprawdę w tym tygodniu zastanawiać, czy to jest dla Was dobre. Natomiast, kochane single, no wy
podejrzewam, że zrezygnujecie z osoby, która pojawia się i znika, która jest tylko wtedy, kiedy jej to odpowiada. Rycerzyk mieczy jest taką osobą, która narobi hałasu i znika. Natomiast jeśli chodzi o finanse, o pracę, bardzo dobry tydzień, trójka pentakli, możecie liczyć na pomoc współpracowników, możecie liczyć na to, że dostaniecie pracę, na to, że ktoś was zatrudni, więc jeżeli jesteście osobami w tej chwili bezrobotnymi, no to się, kochani, szykujcie, kupcie budzik, bo idziecie do roboty. Nie będą to może aż tak duże pieniądze, może będziecie się bali, że czegoś nie umiecie, nie jesteście przeszkoleni, ale pamiętajcie, że to jest tylko w waszej głowie. Oni wam pomogą, oni was przeszkolą. Kochani, nie martwcie się, naprawdę. Będzie wszystko dobrze. Ja sobie dołożę do tych finansów jeszcze, żeby wam coś dopowiedzieć. No 10 denarów, no słuchajcie, podwyżka, awans, propozycje, tak? Możecie dostać propozycje albo z innej firmy, albo dostać, kochani, nawet propozycję od nich na wyższe stanowisko i będzie się to wiązało z wyższym wynagrodzeniem. Być może dostaniecie, nie wiem, 14. emeryturę, może jakieś dofinansowanie dla dzieci. Będziecie mieli wybór, kochani, nawet w miejscu pracy będziecie mogli sobie dobrać pracowników. Ja powiedziałam wam, kochani, jeżeli idziecie w tym tygodniu na rozmowę o pracę, to dostajecie tą pracę i podpisujecie umowę. Naprawdę. Niektórzy mogą też zacząć taką pracę na dwa etaty, w dwóch miejscach, na dwie zmiany i przede wszystkim, jeżeli będą chcieli was wysłać na szkolenia, kursy, idźcie, bo jeszcze wam za to, kochani, zapłacą bardzo ładnie. Tak jak powiedziałam, rycerz mieczy w miłości nie jest stałym człowiekiem, więc to wam nie wszystkim będzie odpowiadać. Rada jest taka, żeby się zastanowić, czy tego chcemy w życiu, czy nie jest czasem tak, że tylko my dajemy miłość, a może po prostu boimy się miłości. Jak się ktoś zbliża, kochani, to robimy unik. Unik. Dopytajmy do tej miłości, co? Dopytajmy. Dlaczego ten rycerz mieczy? Single się czują dobrze sami. Ja nie widzę, żebyście w tym tygodniu narzekały, że jesteście same. Tak jakbyście miały dużo pracy i stwierdziły, nie jest mi nikt potrzebny. Macie dużo znajomych, dużo przyjaciół, dużo siedzicie w pracy i to mi karty pokazały. Więc single, nie martwcie się, widocznie to nie jest czas dla was. Niektórzy jeszcze są niewyleczeni po byłym. Dużo, dużo rozterek wam ta osoba zostawiła, dużo kłopotów, dużo długów i przede wszystkim nerwy zszargane strasznie. Dla niektórych jeszcze o tym związku mówicie, myślicie, więc lepiej nie wchodzić w nowy związek. Poznawajcie ludzi, bądźcie otwarci, o tym mówi ta karta. Ja tutaj widzę, że będziecie naprawdę takie skrupulatne w pracy i wy bardziej ten czas poświęcicie właśnie finansom, pracy, dzieciom, a jakby, słuchajcie, nawet i ktoś w tym tygodniu do was przyszedł, to będzie to kolejny, że tak powiem, fircyk w zalotach. Czyli ktoś, kto wam nie odpowiada, ktoś na przykład, kto pali, ktoś na przykład, kto przyjdzie, pobawi, zje i wiecie, wytrze gębę i pójdzie. Giermek Bułew nie nadaje się na partnera życiowego, jest to kobieta, która robi paznokcie i ona ci nie zmyje naczyń, bo jej się zniszczą paznokcie. Także w tym tygodniu, kochani, to jest raczej rada dla was, uciekać od pewnych osób. W związkach skupiacie się na sobie i na dzieciach, także nie przyczepię się skarpeczki do niczego. Widzę pogodzenie z kimś z rodziny, bądź, kochani, może nawet z waszymi przyjaciółmi, może z rodziną, może tam gdzieś coś nie wychodziło, co, kochani? No, postawicie, tak, powiecie sobie, że kurczę, brakuje mi tej osoby, fajnie mi się z nią rozmawiało i znowu te 9 mieczy. Niektórzy będą mieli problem z przyznaniem się do winy, bo być może to też wy oczekujecie, że dostaniecie przeprosiny. Ja bym nie liczyła na te przeprosiny. Ja tutaj raczej widzę, że to wy, kochani,
wyciągacie rękę do zgody. No i tutaj, kochani, bądźcie bardziej tajemnicze, nie opowiadajcie, kogoś poznajecie, czy tam w pracy, słuchajcie o sobie. Bądźcie jak ta kapłanka, zatrzymujcie dla siebie i przede wszystkim w tym tygodniu jest rada, słuchaj swojej intuicji. To, co ci od razu podpowie twoja intuicja, to będzie dla ciebie na plus, tak? Skarbeczki, w tym tygodniu wydarzy się coś niespodziewanego, coś co dostaniecie od losu, coś co Was bardzo, bardzo ucieszy. Tak jak powiedziałam, może się odezwać, kochani, ktoś z przyszłości, jak najbardziej, może tak być, ale ja tutaj widzę w tej karcie duże szanse, czyli nad czymś pracowaliśmy, może nad jakimś projektem, może nad zamianą mieszkania, może szukaliśmy samochodu i wreszcie jest ta okazja, ona się przed nami pojawia, a z kielichów i jesteśmy szczęśliwi, bo ta okazja nam się trafia jedna na milion i to jest, kochani, albo to bierzemy, albo zaprzepaścimy tą szansę, bo to jest szansa nieziemska. To, co do nas przyjdzie, będzie nas kusić, będzie piękne, będzie cudowne, dla każdego będzie co innego. Nic już nie będzie takie samo, więc, kochani, no ja tutaj podejrzewam z tą wieżą, że będziecie po prostu w szoku, że możecie takie coś otrzymać. No tak jak powiedziałam, część z Was rezygnuje z partnerstwa, część z Was rezygnuje z osoby, chce się wyprowadzić, ale też, kochani, ta gwiazda na tej pozycji może mi też, kochani, mówić, że Wy znacie swoją wartość, jest król i królowa z asem buław. Wy nie chcecie osoby, które wpadają na chwilę i wypadają, takie dzieci, jakim jest Giermek. Wy chcecie króla, wy chcecie królową, wy chcecie zacząć od nowa stały związek, a nie po prostu kontynuować coś, bo dla wielu z Was mógł to być materialista albo kobieta, która w ogóle nie dbała o dom, albo była, nie daj Boże, rozwiązła. Skarbeczki, w zdrowiu. Słuchajcie, uważajcie w tym tygodniu, jak będziecie dźwigać, bo wasz kręgosłup, kolana mogą w tym tygodniu pobolewać. Może na zmianę pogody też stawy będą boleć. Ja przy buławach, to ponieważ to jest taka ognista, przepraszam, energia, ja wyczuwam, kochani, jakieś stany zapalne. Tym bardziej, że ta różdżka jest tutaj, kochani, taka czerwona. Uważajcie, żeby was ząb nie bolał. Uważajcie, żebyście nie mieli, nie wiem, zapalenia dziąseł, czy też innych takich, wiecie, stanów, przy których, wiecie, no nie da się funkcjonować. Bądźcie sprawiedliwe w tym tygodniu. Przede wszystkim bądźcie obiektywne. Jeżeli musicie mieć, kochani, chwilę do zastanowienia, bądź się kogoś poradzić, to aniołki też Wam radzą i delfinki. Poradźcie się eksperta. Idźcie do adwokata, idźcie do sądu, idźcie do tej mądrzejszej osoby, która Wam wskaże. Przede wszystkim zrównoważcie swoje siły. Czy macie siłę na dwie prace, czy macie siłę na przykład flirtować jeszcze z kimś młodszym, będąc w związku. I jeżeli chcecie, moi kochani, ja uważam, złożyć wniosek o rozwód, to się nie zastanawiać. To się nie zastanawiać. Ta osoba się nie zmieni. Bardzo mi przykro. Rady i ostrzeżenia jeszcze dla Was. Niektórych z Was będzie czekała podróż, do niektórych przyjadą goście z drogi, więc, kochani, możecie przyjmować. Niektórzy, i to jest to samo, co powiedziałam na samym początku, otrzymają jakąś propozycję w pracy, otrzymają jakiś zaszczyt, jakiś honor, albo będziecie planować jakąś podróż. No, dzieci może pojadą na wycieczkę szkolną, będziecie chciały jechać, albo odwiedzicie dom rodzinny, dom przyjaciółki, bądź będziecie oglądać domy, mieszkania w tym tygodniu. I tak jak mówię, kochani, z tym kołem fortuny, przydarzy Wam się coś niespodziewanego, coś fantastycznego. Ktoś o Was powie dobre zdanie, ktoś Was wyróżni i będziecie z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwe. Aniołki romansowe dla Was. Jedyneczki. Zasługujesz na miłość.
Jesteś przekochaną osobą, wiesz o tym? Zasługujesz na miłość. Aniołku, kochany, pięknego tygodnia Ci życzę. Dziękuję, że wysłuchaliście horoskop. Ja Wam życzę wszystkiego pięknego. Niech Wam się darzy. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć, zostawić lajka, ślad w komentarzu, no i subskrybujcie kanał. Pa, pa, do usłyszenia. Grupa druga, zapraszam Was serdecznie na energetykę tygodnia od 18 do 24 września. Dla Was pozłacany tarot królewski. Posłuchajcie sobie początku, ja skrobeczki nie będę powtarzać. Posłuchajcie sobie te parę minutek. Ja tutaj już dla Was, kochani, szykuję karty i zaczynamy. Aniołka dostaniecie na samym początku. Zaczniemy od przyjemności, tak? Pamiętajcie, zostawiamy lajka za moją pracę, tak? Piszemy w komentarzu, jak rezonuje, bądź zostawcie kwiatuszek, serduszko, żeby kanał, kochani, mógł się rozwijać. To dla nas wszystkich. Skarbeńki. Karty już były przetasowane, oczyszczone, ale przy Was jeszcze raz ładnie przełożę. Karty dopowiadające mam przygotowane, skarbeńki. Też przy Was przetasuję i zaczynamy energetykę tygodnia od 18 do 24 września. Nareszcie w nowym roku numerologicznym. Pięknie. Romans. Grupa druga. Aż mnie zatkało. Chantal. Przygotuj się na gorący romans. Może poznasz kogoś nowego? A może w Twoim związku na nowo zaiskrzy namiętność? Bądź otwarty na dawanie i otrzymywanie miłości. Kochani, przepiękna karta. Coś czuję, że dzisiaj tutaj u nas będzie się działo. Chyba mieliście rękę co do wyboru, co? Bardzo ładnie, bardzo, bardzo się cieszę. To teraz przechodzimy i zobaczymy, jak Was tutaj karciochy widzą, co? No pięknie, as monet, 7 kielichów. O Jezu, i koło fortuny. O Jezu, jakie uśmiechnięte, jakie zadowolone. Ile rzeczy się będzie podobać, ile rzeczy będą załatwiać. Ale fajny tydzień. Co tam w pracy? 7 buława, przyczepi się jakaś tam. Nie będę brzydko mówić. W miłości, zabawa, impreza, wesele, urodziny, przyjęcie, radość, randki. Boże! Tu naprawdę będzie jakiś romans. Uważajcie, osoby w związkach, bo Wam się chyba ktoś spodoba. No, przyjaciele, rodzina, giermek buław, gdzieś Was wezmą, przyjdą, ach. No, troszeczkę tutaj jest obaw, że się Wasze życie zmieni do tej pory. No tak, no bo wkroczy nowa osoba, no to jak się nie zmieni? Wszystko się zmieni. Nadzieje, obawy. Część z Was chce zostać mamą, część z Was boi się poznać teściowej. Tak, może tak być, kochani. Ale też na przyszłość, kochani, może dziewczynki mogą się spodziewać ciąży, mogą zostać mamami, mamami chrzestnymi jak najbardziej. Co odchodzi do przeszłości? 8 monet. Takie, wiecie, dokładne analizowanie, taka perfekcyjność. Król mieczy w zdrowiu. Kochani, jakiś wyrostek robaczkowy, jakieś kłucie zęba, może dentysta w tym tygodniu. No, będę patrzeć za chwilę dokładniej. No i jaka rada cudowna. 9 monet. Mam wszystko, co mi potrzeba. Kasę, radość, szczęście. Po co mi tam jeszcze coś? W tle czytania piękny, to jest piękna talia, giermek monet, ale 9 buław, wstajecie z kolan. Koniec, kochani. Nie dacie się w tym tygodniu. Wy wchodzicie jak burza. A co tu mamy? Słońce. Zaczynacie nowy początek z kimś w nowej pracy, z nowymi ludźmi. Macie cudowne karty. Nikt Wam nie podskoczy w tym tygodniu, wiecie o tym. Zaczynacie jakieś szkolenia, kursy, zapisujecie się, idziecie jak burza.
Ale ładne czytanie. Słuchajcie, będziecie chcieli nadgonić coś, będziecie chciały coś szybko zrobić, szybko zorganizować, żeby mieć potem więcej czasu. Postawicie na pewno na to, żeby coś w domu zmienić, coś upiększyć, pomalować, zrobić remont, coś kupić, żeby się Wam podobało. Będziecie w 5-10 miejscach naraz nawet w tym tygodniu i będziecie szybko coś robić, szybko załatwiać i tu, nawet można powiedzieć, że 5 rzeczy naraz, tu mamy tą siódemkę kielichów, z tym, że po prostu będziecie chcieli, bo wam czas ucieka, bo wiecie, że już zaraz zima, że jesień, że to. I tak, tu zebranie, tu zmienić koła, tu pojechać jeszcze do sklepu i ja po prostu was widzę w takim ruchu i nie martwcie się, ten tydzień wam tak szybciutko zleci, że nawet się nie obejrzycie, a już będzie nowy tydzień. Bardzo ładnie, kochani, w pracy. Dbajcie o swoją opinię, dbajcie o siebie, bo ja coś czuję, że macie tam, co niektórzy, taką osobę, że po prostu lubi się wtrącać, lubi pytać, a ile ty zarabiasz, a ile ty dostałaś tej premii, a co ich to obchodzi, powiedzcie, co ich to obchodzi. Słuchajcie, pilnujcie swoich pieczątek w pracy, pilnujcie swoich rzeczy, żeby wam nikt nie zarzucił, że coś zostawiliście, tak? Możecie być zmęczeni tą ilością pracy, ale na pewno ukończycie jakiś projekt, kochani, ukończycie jakiś projekt, jakieś zadanie oddacie. Część z Was zdecyduje się, może się zdecydować, tak jak powiedziałam, zmienić pracę na bardziej opłacalną, bo mamy ten as monet, tu mamy wieżę ze śmiercią. Może, kochani, odchodzicie na emeryturę, może być tak, że spłacicie kredyt. Spłacicie kredyt, spłacicie jakieś długi komuś i nareszcie odetniecie to, co wam nie daje spać po nocach. No mamy tu ewidentnie tą kartę, że nie możecie spać po nocach. Wreszcie się to, kochani, zakończy. Inni kończą swoją pracę, kończy im się umowa i nie żałujecie, że tutaj nie zostajecie. Natomiast w miłości, no rewelacja. Zarówno w związkach, zarówno osoby, które są krótko bądź są same, zobaczycie, że coś drgnie. Jeżeli jesteście w związkach, gdzieś pójdziecie się pobawić na tańce, na jakieś urodziny, na jakąś uroczystość, na jakieś weselicho, kochani, będzie tak fajnie, tak radośnie. Zaprosicie znajomych, pójdziecie do znajomych, single, wychodźcie z domu, nie siedźcie w domu. I ja wam powiem tak, przy tak pięknych kartach naprawy od losu możecie to dostać coś fantastycznego. Oczywiście, że ja dopowiem, żeby tutaj jeszcze wam więcej opowiedzieć, ale trójka kielichów to jest uśmiech, zabawa, radość. Nawet jak singlaczek, milaczek jest sam, to się po prostu cieszy tym, co ma. Nie narzeka. Ja się też cieszę. Tak, niektórzy zdecydują się przyjąć, to koło fortuny mówi, że może ktoś wrócić, odezwać się do was, jeżeli czekacie i jesteście w stanie nawet przyjąć tą osobę. No. Kochani, jedni będą myśleć na poważnie, inni będą raczej flirtować. Pamiętajcie, wszystko jest dla was. Może powrócić ktoś z przeszłości, może być pogodzenie z osobą, wyjaśnicie sobie pewne kwestie, porozmawiacie razem. Skarbeczki, tutaj trzeba wyjaśnić, tu trzeba dużo rzeczy omówić, ale w spokoju, bo powiem wam tak, ten kapłan to może być zodiakalny byk, ale nie musi, bo to może być też bliźniak, waga, wodnik, ale te osoby też mogą w ascendencie mieć te znaki. Single moje, kochane, wy raczej nie będziecie chciały wchodzić szybko w związek, bo wy myślicie o poważnym związku, wy myślicie o ślubie, o konkretnym, dlatego dacie po prostu sobie czas na tą relację. Wy raczej będziecie na razie się chciały bawić i poznać tą osobę. Dla części z was może to być osoba po rozwodzie bądź wdowiec, a dla części z was jest to osoba młodsza od was i dlatego wam to nie będzie odpowiadać. Macie fajnych znajomych, przyjaciół, będą o was dbać, będą dzwonić. No, może tutaj nawet i gdzieś wyskoczycie, bo ten giermek buław, jak ja to mówię, z gołą dupą chodzi, ale jest bardzo zabawny, bardzo pocieszny, gaduła i coś tutaj właśnie takiego wyczuwam, że z siostrą, z przyjaciółką na pewno się spotkacie. No macie te obawy, że tutaj coś się skończy, że już koniec wakacji, że już nie będzie spania do południa.
że skończą się imprezowania, że teraz poważne życie, że może podejmujecie, może robicie nawet imprezę, słuchajcie, porozwodową i dla was ta wieża mówi o tym, że boicie się, jak to dalej będzie, nie? A dalej będzie bardzo dobrze, bo cesarzowa, no, była ostatnio nasza karta dnia, jest to jedna z najpiękniejszych kart w tarocie. Oznacza matkę, oznacza kobietę, siostrę, kobietę w ciąży też, firmę bardzo dobrze prosperującą, więc jeżeli tutaj słuchają mnie osoby, które mają swoje działalności, to jest wasz tydzień, coś kończycie i zaczynacie coś nowego. Cesarzowa często zapowiada, możesz zostać matką chrzestną, możesz zostać ojcem chrzestnym, możesz być zaproszony na rozmowę do jakiejś firmy. Z czym macie przestać, kochani, w tym tygodniu? Bym powiedziała z takim przesadnym sprzątaniem, pedanterią, że to robimy dokładnie. Wy sobie w tym tygodniu postawcie na luz, naprawdę. I zwróćcie uwagę, kochani, na zdrowie, bo martwi mnie, te miecze mnie tutaj martwią. Jest taka zimna ta karta. Dbajcie o swoją szyję, jak rano wychodzicie, uważajcie, bo ja widzę taki zimny wiatr i idzie do waszego gardełka. Również przełyk, kochani, układ trawienny nie pracuje tak, jak powinien. Dentysta się u niektórych kłania i mogą być takie momenty takiego kłucia. Takie wiecie. Jeżeli się szykujecie, kochani, chcecie podjąć na przykład decyzję, iść na operację, zrobić jakiś zabieg, tak. To jest dobry pomysł. No i słuchajcie, karta rady, dziewiątka monet. Nie musicie już oszczędzać. Kupcie sobie coś. Korzystujcie ze swoich dóbr, korzystajcie ze swoich dóbr materialnych. Dajcie się pokazać jako te osoby otwarte, chętne, a nie te skąpe. No właśnie. Myślę, że w tym tygodniu, kochani, wiele z was dużo doświadczy, dużo pięknego doświadczy. Nie dacie się wciągnąć w żadne kłótnie, bo będziecie bardzo empatyczne i dyplomatycznie to załatwicie. I ja myślę, że te osoby klękną przed wami i powiedzą, dobra, już nie będę. Karta Słońca mówi, o, że wszystko, kochani, w tym tygodniu będzie dobrze i cudownie. No słuchajcie, jeszcze rady, ostrzeżenia. Coś pięknego, naprawdę aż mam ciarki na ciele. Rady i ostrzeżenia. O, wszyscy mają ten dom. Proszę, proszę. Słuchajcie, możecie spodziewać się rozmowy z szefem, z szefową, z dziadkiem, ze starszym mężczyzną, z kimś oczytanym, mądrym, prawnikiem, adwokatem. Jest tutaj też spotkanie na dom, może będziecie oglądać dom mieszkania, może pojedziecie do domu rodzinnego, może na jakieś wesele gdzieś pojedziecie. Idą do was duże pieniądze. Może to być też propozycja pracy, kochani, może otwarcie działalności w miejscu, w domu. Możecie też wygrać coś z Rabki. Tutaj są, kochani, możecie być docenieni przez, nie wiem, wykładowcę, przez szefa, przez właściciela domu, że macie najładniejszy ogródek, okna, no nie wiem. Dla was jest uznanie, jest szacunek. Dom jest ważny i starszy mężczyzna jest, kochani, w tym czasie ważny. Może trzeba iść do dziadka, może już nie ma go z nami tutaj na ziemi, więc trzeba podejść, kochani, na cmentarz, taka informacja. No i słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, aniołek romansowy dla was, a on mi wyskoczył. Czynnik religijny, ale wezmę jeszcze jedną, tą co chciałam wziąć. Czynnik religijny, kochani, może być u wielu z was ważne, bo jeżeli poznajecie osobę ze świata, bądź osobę, która mówi w innym języku, mieszka w innym kraju, bądź jest jeden wierzący, drugi niewierzący, was może dzielić ta różnica kulturowa, tak? Bądź u was na przykład przy obiedzie się modli, a tam się nie modli, tak? Albo obojętnie. Przede wszystkim, kochanie, dla was w tym tygodniu liczy się finanse i kariera. Tak jakbyście życie uczuciowe odłożyły na bok, tylko tak jak powiedziałam, zabawa, lekkie spotkania, nic więcej. I to samo pokazały aniołki romansowe, że na życie uczuciowe przyjdzie czas, bo w tej chwili dla was najważniejsza jest kariera, szkoła, pieniądze. Jeżeli zaczynacie studiować, no to ja widzę, że wy sobie to tak powolutku i delikatnie weźmiecie.
Piękne czytanie, kochani, przygotujcie się na gorący romans, tutaj będziecie lśnić, pięknie wyglądać. Ja Wam życzę, żeby się spełniło to, co najlepsze. Super horoskop, ale mieliście rękę, no, podoba mi się. Pamiętajcie, by zostawić lajka, zostawić ślad w komentarzu, no i subskrybujcie kanał, a my widzimy się i słyszymy niedługo. Buźka, pa, pa. Witajcie grupo trzecia, wybraliście Arkanum Tarot i wyrocznie jednorożców. Kto nie słuchał początku, to te parę minut prosiłabym, żebyście sobie skarby wysłuchali. Nie będę tutaj skarbeczki powtarzać to samo. Jedynie przypomnę, że będzie mi bardzo miło, aż się rozsypują. Będzie mi bardzo miło, kochani, jeżeli zostawicie lajka. Za moją pracę będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz, czy Wam się podoba horoskop, czy robić takie. Aniołki, energetyka tygodnia od 18 do 24 września. Tarot też przetasujemy. On był, kochani, przetasowany, oczyszczony, ale jeszcze raz przy Was szybciutko, to nie będzie długo trwało. Usiądźcie sobie wygodnie, zróbcie sobie kawusię, herbatkę, co tam chcecie, co lubicie. No i będziemy patrzeć. To co? Jaki jednorożec? Polaryzacja, czarno-biały. Uwielbiam tą kartę. Zaakceptuj swoją mroczną stronę. Bez ciemności nie ma światła. Zrozum prawo polaryzacji. Kochani, to nie jest tak, że wszyscy mamy same dobre cechy. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo każdy z nas ma zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne, białe i czarne. I spotkałam się niedawno z osobą, która twierdzi, że jest we wszystkim dobra, że robi wszystkim dobrze, że pomaga. A tak naprawdę, jak cofnę się 20, 25 lat wstecz, pamiętam tą osobę zupełnie inaczej niż siebie przedstawia. Może nad sobą pracuje, ale każdy z nas ma czasem takie gorsze dni i do kogoś coś powie, odburknie niefajnie. Czy wiecie, nie można powiedzieć o nikim. Także zaakceptujcie swoją tą mroczną stronę, te swoje negatywy. Pracujcie nad swoimi wadami, tak? Pamiętajcie, że bez ciemności też nie ma światła. Po prostu trzeba to zrozumieć i zaakceptować. A jak tam u Was, moje kochane trójeczki w tym tygodniu? Ojojojojoj, no Wy, kochani, będziecie takie żyły przeszłością, albo żyły może tym, co było w wakacje, tym, co było kiedyś. Część z Was będzie bardzo chętnie wracać do przeszłości, będziecie coś wspominać, może będziecie oglądać. O, ja wczoraj oglądałam zdjęcia z lat młodości z 1950 roku, powiem Wam, niesamowite. I Wy też możecie chcieć spędzić czas z dziećmi, bo one przecież tak szybko rosną. Widzę, że w tym tygodniu mówicie prawdę, widzę, że w tym tygodniu kończycie wszystko, co zamykacie i jesteście szczere, jesteście ufne. I ta karta śmierci dla mnie mówi, kochani, przede wszystkim o Waszej przemianie, o Waszej transformacji, że coś się skończyło, ale coś się zaczyna. Może, kochani, skończyła się żałoba, więc nie nosimy czarnych rzeczy. Przechodzimy w kolor. W pracy paść buław, w miłości no królowa pentakli, to jest idealna żona, matka, to jest idealny człowiek, który ma wszystko poukładane, no słuchajcie, tutaj się może wiele dziać, otoczenie, paść mieczy, no słuchajcie, jesteście przez kogoś obserwowani, ktoś was ma na oku, bądź ktoś o was z waszego otoczenia, rodziny sieje plotki. Będę za chwilę, kochani, dopytywać, nie zostawię was tak. No i macie te obawy, że przez te plotki ktoś wam opinię zniszczy, że ktoś powiedział nieprawdę i ja tutaj widzę, że będziecie walczyć jak lwy dosłownie o swoje. Przytrafi wam się czyjaś pomoc, albo zodiakalnego lwa, albo po prostu znajdziecie w sobie siłę, żeby walczyć z tym człowiekiem, bądź przydarzy wam się coś miłego.
Do przeszłości odejdzie, kochani, nadmierne kontrolowanie finansów bądź jakieś ograniczenia finansowe. Może spłacicie jakiś kredyt, może, kochani, odejdą te kłopoty finansowe. No a w zdrówku, kochani, sprawiedliwość. I wiecie co? Musicie bardzo uważać na oczka w tym tygodniu. Może okulista się kłania, może operacja na oczy. Słuchajcie, narządy podwójne, kobiety zwracają uwagę na jajniki. Bardzo proszę zwracać w tym tygodniu na obręb głowy, tam się coś może dziać. I rada pustelnik. No wiecie co, wcale mnie to nie dziwi, bo każdy z nas potrzebuje czasem odpocząć od hałasu, od ludzi, od towarzystwa. Wy dokonujecie ważnych zmian w waszym życiu, więc ja się nie dziwię, że musicie przemyśleć pewne rzeczy, żeby was olśniło, żebyście wpadli na to sami. W tle czytania piękny paś kielichów, 7 kielichów i 7 pentakli. Zbieracie owoce swojej pracy, zobaczycie, że coś wam się opłaci, coś na co czekacie od dawna, myślę. Może nawet i od 7 miesięcy i dłużej. Aniołki, będziemy dopytywać, bo nic nie będzie takie samo. Może i właśnie ta śmierć to czarne i białe. Dla was nie ma albo jasno-szare, albo pół na pół, szaro-białe. Dla was jest białe albo czarne w tym tygodniu i nie ma to tamto. W paziu tym buław, kochani, jakieś nowe szanse w pracy się szykują. Może nowe stanowisko, może dostaniecie jakiegoś stażystę do pomocy. Jeżeli prowadzicie działalności, no jest tutaj jakaś nowość, jakiś powiew świeżości, a z kielichów z królem buław, z czwórką buław. Osoby, które są bez pracy. Możecie dostać ofertę właśnie u osoby, którą albo macie w rodzinie, albo będzie to mężczyzna, baran, lew, strzelec, bądź będzie to wasza kochana osoba, na przykład kochany tata, kochany wujek, brat, ktoś z rodziny, tak jak brzydko mówiąc po znajomości, tak? Ale będzie to bliska osoba. W ogóle w tym tygodniu będą panowały u was takie dobre stosunki, takie radosne, może ktoś będzie miał urodziny, może ktoś będzie miał, kochani, ślub i przyniesie ciacho, będziecie świętować, będziecie jeść, no bo tutaj mamy ten as kielichów, więc będzie miła atmosfera, szef was może docenić i macie szansę, kochani, otrzymać stanowisko, podwyżkę, awans, co tam macie w tym tygodniu, wypłatę na pewno. Muszę też powiedzieć, bo jest też kolejny scenariusz, aż mi się buzia śmieje, to już nie będzie romans w pracy, kochani, bo to już będzie związek. Możecie razem pracować i na początku te podchody tego pazia mogły być takie delikatne, wiecie, i w tym tygodniu ten człowiek przychodzi, bądź spotykacie się i rozmawiacie o konkretach i możecie, kochani, stworzyć związek z osobą, z którą pracujecie. Bardzo ładnie. Przylepiło mi się. Kochani, tak jak powiedziałam, królowa pentakli nadaje się do życia, to jest osoba do związku, więc jeżeli jesteście w związkach, to raczej nie powinnam się doczepić. Jeżeli spotykacie się z kimś krótko, to w tym tygodniu ta osoba wyzna wam uczucia, będziecie w siódmym niebie, mamy 7 kielichów, będziecie w siódmym niebie i ja wam powiem, że ta osoba coś szykuje. Ona dla was szykuje jakiś prezent. Ja nie wiem, czy to będzie pierścionek zaręczynowy, ale ta osoba myśli o was poważnie. Widzi matkę swoich dzieci, widzi ojca dla swoich dzieci, widzi was przyszłą żonę, męża. Nic nie będzie takie samo. Dla osób, które... Jeszcze sobie jedną dołożę. Dla osób, które... pogodzą się w tym tygodniu z osobą, która poszła i wraca z łbem w dół. Słuchajcie, u tej osoby zaszły potężne zmiany. Ona tam dostała od życia dosyć,
niestety, i wraca do Was kulona. Nie wszystko Wam jeszcze powie, kochani, przy tych kartach, nie wszystko Wam powie, ale ona będzie robić wszystko, żeby Waszą atencję zdobyć. Moje single, kochane, przed Wami jest szansa poznać w pracy, przy pracy, koło pracy, idziecie do urzędu, tam macie szansę poznać kogoś, ale ta osoba jest w tej chwili, powiem Wam szczerze, poturbowana. Poturbowana dla niektórych, odeszła z jakiegoś związku i nie chce Wam jeszcze powiedzieć, nie chce Wam jeszcze otworzyć, ale na pewno bardzo się tej osobie spodobacie. Ta osoba jest szczera i chętna, rozumiecie, na wszystkie takie rzeczy. Dajcie jej czas, kochani, dajcie jej czas, bo ona jest w tej chwili pogubiona, ale jest ta chęć i jest, kochani, szansa naprawdę, że ta osoba byłaby na dłużej. Ja tutaj widzę pogodzenie, ja tutaj widzę, kochani, odzew osoby, na którą czekacie, że się odezwie. To będzie fantastyczne, aczkolwiek może być między Wami, no, ta rozmowa trudna. Nie będę mówić, że nie, bo jedno z Was będzie takie, no, wiecie jakie, no, takie z siłą. Takie właśnie z siłą. Słuchajcie, te plotki się tworzą w Waszym otoczeniu. Nie wiem, czy u sąsiadów, czy w miejscu pracy jest jakaś osoba, 10 mieczy, która Was strasznie... Tak, to jest, słuchajcie, ktoś bliski. 8 buław, o tym się dowiecie, bo to są plotki puszczane drogą internetową, słowną i one do Was trafią. One do Was trafią, dowiecie się o tym i podejmiecie, kochani, działania w stosunku do tej osoby, żeby coś z tym zrobić, dlatego że Wy będziecie się bardzo przejmować. Może to też być, kochani, rzecz związana z Waszymi dziećmi, może tutaj chodzi o jakiegoś młodszego człowieka, który, nie wiem, będzie na studia wyjeżdżał czy coś i się martwicie, jak sobie to moje małe dziecko poradzi, nie? Bo obojętnie, czy to dziecko ma, słuchajcie, 15 lat, 18, 20, 30, to jest moje małe dziecko, prawda? Prawda. Amen. Słuchajcie, ogromna radość, ogromne zadowolenie, przede wszystkim zodiakalny lew mi się tutaj zaznacza, nie wiem czy znacie, będzie miał w tym tygodniu ważną rolę do odegrania z Wami. Musicie też, kochani, pamiętać przy tej karcie, żeby uważać na słowa, bo tutaj mamy trudności w rozmowie, żebyście kogoś właśnie, bądźcie chłodne, bądźcie rzeczowe. Tak jak powiedziałam, co białe, to białe, co czarne, to czarne. Postawić na swoim. I tak jak mówię, koniec z oszczędzaniem, koniec z odkładaniem. Możecie spłacić jakiś kredyt, bądź, kochani, coś tam w szkole, prawda, pospłacać. O zdrówku Wam już powiedziałam na samym początku. Także ja chyba wszystko powiedziałam. No tutaj mamy, kochani, serce i głowa. Słuchajcie, jeszcze Wam dopowiem. Osoby, które mają rozruszniki serca do kontroli, osoby, które mają kłopoty z sercem, może być takie kołatanie, jedna z komór może nie pracować tak dobrze, kochani, do lekarza się zwrócić, dobra? Pamiętajcie, że ja tylko mówię ogólnie, co wyczuwam, co widzę, a Wy robicie swoje. Eremita, mądry człowiek, wie kiedy się wycofać, wie kiedy powiedzieć pas, kiedy się odciąć, kiedy mieć czas na czytanie książek, może się chcecie czegoś pouczyć, czegoś dowiedzieć. To jest taki czas, kiedy po tym chaosie, czy to w pracy, kochani, czy tam z ukochanym, będziecie chciały w tym tygodniu znaleźć czas dla siebie, żeby po prostu zrobić coś tylko dla siebie. I to nie będzie złe, kochani, bo to będzie procentować, oczywiście, mak. To będzie dla Was procentować. Bardzo ładne czytanie, bardzo. Rady, ostrzeżenia. Rady i ostrzeżenia, bardzo prosimy. Starszy mężczyzna, wykładowca, dziadek, ojciec. Może otrzymać jakąś wiadomość, słuchajcie, możecie otrzymać Wy taką wiadomość o tej osobie, bądź od tej osoby, bądź
Część z Was będzie kogoś wyczekiwać, że może ktoś do Was przyjedzie. Porady zawsze udziela nam starszy mężczyzna, adwokat, sędzia, ktoś poważny, ktoś oczytany. Będzie ważny na pewno w tym tygodniu starszy mężczyzna, tak jak powiedziałam, ojciec, dziadek. Mogą przyjść, słuchajcie, jakieś zaległe wiadomości. Nie zapłaciła Pani 1 zł i już damy do komornika. Mogą przyjść jakieś rachunki niezapłacone, jakieś wiadomości, co powiecie, kurczę, zapomniałam, no przecież miałam to. Bądź na przykład, jeżeli nie żyje Wasz dziadek, czy ojciec, czy ktokolwiek, mogą przyjść jakieś informacje, kochanie, o spadku, bądź o jakimś niezapłaconym rachunku, tak? No i część z Was, kochani, będzie na coś, na kogoś wyczekiwać. Ale sądzę, że to już, kochani, w tym tygodniu się wyjaśni. A może właśnie czekacie na te informacje, prawda? Skarby, aniołki romansowe dla Was i kończymy. I bardzo proszę o lajka. I bardzo proszę o 2 słowa w komentarzu. Albo jedno. No to co ja mam dla Was? Ślub! Będzie ślub. Będę jadła ciasto weselne. No słuchajcie, ta sytuacja dotyczy małżeństwa. Może będzie odnowa małżeństwa, może będzie propozycja małżeństwa. Tak jak Wam powiedziałam, że ta osoba coś planuje, coś będzie dla Was. No, możliwe, że widzą w Was osobę na męża, na żonę. Może pojedziecie, słuchajcie, do rodziny. Bo tutaj może i te wiadomości przyjdą, może i przyjdą właśnie te wiadomości o tym, że zostaniecie zaproszeni na ślub, że będziecie matką chrzestną, będziecie świadkiem. No słuchajcie, może tak mi przyszło do głowy, no ale powiem, może spotkacie osobę, co jest w związku i się po prostu zakochacie. No. Kochani, fajnego tygodnia. Dziękuję, że wysłuchaliście horoskop. Coś pięknego. Buziaki dla Was i pamiętajcie, tak? Do usłyszenia. Pa, pa.